W dzisiejszym odcinku opowiem Państwu o 5 najlepszych warzywach dla osób chorych na cukrzycę. Osobom chorym na cukrzycę warzywa te pomogą nie tylko lepiej kontrolować poziom glukozy we krwi, ale jak zaraz Państwo usłyszycie, mogą także znacznie zmniejszać ryzyko wielu powikłań. A dlaczego postanowiłem zrobić film o warzywach, a nie na przykład o lekach na cukrzycę? Ponieważ w kilku badaniach dotyczących zależności między żywieniem a kontrolą poziomu glukozy we krwi wykazano, że to właśnie dieta oraz spożywanie odpowiednich warzyw odgrywa kluczową rolę w zapobieganiu pojawieniu się cukrzycy, ale także progresji już istniejącej choroby. Jakie zatem warzywa mogą uchronić nas przed cukrzycą lub w znaczący sposób spowolnić jej rozwój? Marek Skoczylas zaprasza. Numer 1 to zdecydowanie brokuły. Filiżanka posiekanych brokułów zawiera tylko 6 g węglowodanów i 2,5 g błonnika. Badania wykazały, że brokuły, a zwłaszcza ich kiełki, mogą być pod wieloma względami korzystne dla osób żyjących właśnie z cukrzycą typu drugiego. I choć zarówno surowe, jak i gotowane brokuły są pełne błonnika i składników odżywczych, to lepiej jest spożywać te warzywa w formie surowej. Dlaczego? Rośliny z rodziny krzyżowych, a zatem głównie brokuły, ale także brukselka, rzodkiewka, kalafior czy kapusta, są nie tylko cennym źródłem witamin, minerałów, błonnika czy polifenoli, ale zawierają w sobie także sulforafan, który podczas gotowania ulega zniszczeniu. Przypomnę, że temperatura topnienia sulforafanu, to o którym zaraz Państwu opowiem więcej, wynosi niewiele ponad 74 stopnie Celsjusza. Więc jak widać, w gotowanych brokułach nie będziemy mieli sulforafanu, czyli cząsteczki prozdrowotnej, z której brokuły po prostu słyną. Niech o sulforafanie więcej opowie Państwu następujące badanie naukowe. W 2012 roku w 4-tygodniowym badaniu wykazano, że spożywanie brokułów, które zawierają w sobie sulforafan, spowodowało istotny spadek stężenia insuliny, ale także chroniło komórki przed stresem oksydacyjnym. W innym badaniu w 2017 roku wykazano także, że spożywanie zarówno brokułów, jak i kiełków bardzo szybko doprowadziło do 10% redukcji stężenia glukozy we krwi. Ale oprócz tego brokuły są źródłem luteiny oraz zeaksantyny, które znacznie przyczyniają się do zdrowia naszych oczu. Na przykład zmniejszają ryzyko choroby, która nazywa się zwyrodnienie plamki żółtej. Jak się okazuje, obrzęk plamki żółtej to najczęściej występujący powód ślepoty u osób cierpiących właśnie na retinopatię cukrzycową. Pojawiły się obiecujące wyniki badań, które wiążą suplementację luteiną oraz zeaksantyną ze zmniejszonym stresem oksydacyjnym właśnie w przebiegu retinopatii cukrzycowej. Zależności tych dowodzi się także na badaniach na zwierzętach, ponieważ w 2008 roku wykazano korzystny wpływ zeaksantyny na nieprawidłowości metaboliczne w siatkówce oka u szczurów, u których wywołano cukrzycę. Co ciekawe, w badaniach klinicznych na ludziach dowiedziono jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy. Retinopatia cukrzycowa nie pogorszyła się, czyli nie uległa negatywnej progresji u uczestników, którzy suplementowali właśnie luteinę oraz zeaksantynę, które to składniki oczywiście możemy odnaleźć właśnie w brokułach. Numer 2 to marchew. Ponieważ marchew uchodzi za warzywo słodkie, to niektórzy uważają, że nie powinno się spożywać w trakcie cukrzycy. Tymczasem marchew zawiera 3,5 g cukru na 100 g, co plasuje ją na mniej więcej 8 miejscu najbogatszych w cukier warzyw. Tymczasem marchew, podobnie jak inne warzywa, takie na przykład jak brokuły, kalafior, nie jest warzywem skrobiowym. Dla osób z cukrzycą warzywa nieskrobiowe są ważnym elementem diety, mają bowiem mniejszy wpływ na poziom glukozy we krwi.
Jak wiemy, w przypadku cukrzycy ważne jest, aby zwracać uwagę na zawartość właśnie węglowodanów w pożywieniu. Pamiętajmy o jednej bardzo ważnej różnicy. Indeks glikemiczny dla marchewki surowej wynosi 16, natomiast dla marchewki gotowanej to już 41. I zanim przejdę dalej, jedna taka bardzo ważna dygresja. W zasadzie w większości przypadków gotowanie zwiększa indeks glikemiczny i może pozbawiać niektórych cennych składników, akurat w przypadku działania na cukrzycę. Zatem zapamiętajmy to z wykrzyknikiem. Osoby z cukrzycą powinny pokochać surowe warzywa. No ale wracając do marchewki. Marchew jest wybitnym przykładem tego, że gotowanie w znaczący sposób zwiększa indeks glikemiczny właśnie tego warzywa. Niemniej jednak nie powinniśmy z marchwi rezygnować. Dlaczego? Ponieważ jest cennym źródłem witaminy A, a jak wykazano w badaniu w 2015 roku, niedobór witaminy A jest związany ze zmniejszeniem wydzielania insuliny w hiperglikemią i utratą masy komórek beta-6. W marchewce znajdują się także witaminy z grupy B, kluczowe dla wielu obszarów metabolizmu glukozy. W badaniu z udziałem 120 pacjentów z cukrzycą typu drugiego oczywiście, mierzono stężenie witamin z grupy B w osoczu, ale także i w moczu. Wykazano, że u osób z cukrzycą, oczywiście typu drugiego, dominują niedobory witaminy B1 oraz witaminy B6. Co ciekawe, rozwój nefropatii cukrzycowej, czyli przewlekłej choroby nerek, pojawiającej się właśnie u cukrzyków, występował częściej, gdy poziom witaminy B6 był niski. Witaminy te, powtórzę raz jeszcze oczywiście, odnajdziemy właśnie w marchwi. Poza tym marchew to doskonałe źródło błonnika. Błonnik obniża poposiłkowe stężenie glukozy we krwi, a więc zmniejsza nam ponownie zapotrzebowanie na insulinę. Dzieje się tak, ponieważ wolno ulega on rozkładowi w naszym jelicie, a więc glukoza dostarczana jest do krwi po prostu wolniej i w sposób bardziej równomierny. Według badań podwójna dawka błonnika w stosunku oczywiście do przeciętnego Kowalskiego bez cukrzycy, a więc w przypadku cukrzycy aż 50 gramów, może wpłynąć na zmniejszenie poziomu glukozy we krwi aż o 10%. Jednak tutaj należy troszkę poeksperymentować, bo im więcej błonnika będziemy dodawać do naszej diety, no tym większe jest ryzyko problemów trawiennych. Więc tutaj kwestia jest bardzo indywidualna. Wiele osób będzie dobrze tolerować nawet 50 gramów błonnika, a u innych no problem może pojawić się już przy 30 gramach. Więc wszystko w Państwa rękach. Musicie po prostu sami ustalić, jaka ilość błonnika jest dla Państwa najlepsza. Ponadto warto wspomnieć, że błonnik wpływa także na uczucie sytości i utratę masy ciała. A jak wskazują badania naukowe, u osób z cukrzycą typu drugiego spadek masy ciała może także ponownie wpłynąć na obniżenie poziomu glukozy we krwi. Jeśli chodzi o witaminę A zawartą w marchewce, to pamiętajmy, żeby w pełni ją wykorzystać, do marchewki takiej dodawajmy masła, ponieważ pomoże ono się wchłonąć w witaminie A, która oczywiście jest witaminą rozpuszczalną w tłuszczach. W kolejnym punkcie wymienię zarówno jarmuż, ale także i szpinak. Są to zielone warzywa liściaste, które mają niską zawartość węglowodanów, oczywiście przyswajalnych przez organizm, a w związku z tym ich wpływ na poziom glukozy w naszej krwi jest po prostu nieznaczny. Zawierają one także luteinę oraz zeaksantynę, o których mówiliśmy już przed chwilką. Prócz tego są źródłem błonnika, magnezu, witaminy A oraz witaminy C. Pamiętajmy, że podobnie jak jarmuż i szpinak, większość warzyw liściastych posiada niski indeks glikemiczny, a w przypadku szpinaku jest to niecałe 1. Natomiast w przypadku jarmużu wskaźnik jest troszkę wyższy, wynosi mniej więcej od 2 do 4. W przekrojowej metaanalizie przeanalizowano właśnie wpływ zielonych warzyw liściastych na zdrowie ponad 220 uczestników badania. Wykazano w nim, że regularne spożywanie właśnie tych warzyw wiąże się z 15% mniejszym ryzykiem zachorowania na cukrzycę typu drugiego właśnie u osób zdrowych.
Odnieśmy się także do witaminy C, która zawarta jest w jarmużu oraz szpinaku. Wyniki badań sugerują, że osoby z cukrzycą mają stosunkowo niski poziom witaminy C, a zatem spożywanie warzyw liściastych, które są bogatym źródłem właśnie tej witaminy, może pomóc zmniejszyć poziom witaminy C w surowicy, a to z kolei może przyczynić się do zmniejszenia stanu zapalnego i uszkodzenia wszelkich komórek w przebiegu cukrzycy. Kolejny punkt to szparagi. W jednej szklance szparagów znajdziemy 3 gramy błonnika i tylko 5 gramów węglowodanów. Indeks glikemiczny szparagów wynosi około 15, możemy powiedzieć zatem, że jest niski. Natomiast w nowych badaniach dotyczących wpływu właśnie tego warzywa na zdrowie osób chorych na cukrzycę typu drugiego wykazano, że jedzenie szparagów może pomóc w kontrolowaniu objawów i przebiegu cukrzycy typu drugiego. I tutaj taka bardzo ważna zależność. Badania wykazały, że spożywanie małej ilości szparagów wpływa na poziom glukozy, ale nie poprawia produkcji insuliny. Natomiast większe dawki poprawiają zarówno poziom glukozy, ale także i regulują nam pracę trzustki. Niech o potencjale właśnie tego warzywa świadczy wynik badania naukowego z 2006 roku, w którym udokumentowano, że spożywane szparagi wiążą się z ponad 80% wzrostem wychwytu glukozy przez mięśnie, ale także nasze tkanki. Warto pamiętać także, że szparagi są źródłem kwasu foliowego, który odgrywa ważną rolę w tworzeniu czerwonych krwinek, pomaga w metabolizmie białek i syntezie naszego materiału genetycznego. W tym punkcie omówię zbiorczo inne rośliny. W trakcie cukrzycy warto pomyśleć także o cukinii, ponieważ jej indeks glikemiczny wynosi tylko 15, ale jest źródłem witaminy C, żelaza, magnezu, witaminy B6, błonnika, potasu i folianów. Poprzez wysoką zawartość błonnika, jak już wspomniałem oczywiście wcześniej, witamina B6 może pomóc w regulowaniu poziomu glukozy we krwi, ale także chronić przed powikłaniami cukrzycy. Natomiast witamina C, jak już wiemy, występuje bardzo często w niedoborze właśnie u osób chorych. Magnez i cynk zawarte w cukinii pomagają w rozkładzie glukozy w organizmie, co także jest nie bez znaczenia. Dodatkową zaletą cukinii oczywiście jest jej różnorodność pod względem sposobu przygotowania, ale także wyjątkowy smak. Kolejnym popularnym warzywem korzystnym dla chorych oczywiście na cukrzycę jest papryka, której indeks glikemiczny także wynosi około 15. Ponownie jest bogatym źródłem witaminy C, o której oczywiście mówiłem wcześniej. Dlatego na przykład sałatka czy potrawa złożona z papryki oraz cukinii i na przykład pomarańczowego pomidora, bogatego w likopen, może okazać się idealnym posiłkiem dla osoby chorej na cukrzycę. Warto także wspomnieć o warzywach strączkowych, takich jak soczewica, groch, fasola czy na przykład bób. Ze względu oczywiście na niski indeks glikemiczny, ale także fakt, że są świetnym źródłem błonnika, ale także białka. W następnym odcinku opowiem Państwu, na jakie produkty lub warzywa cukrzycy powinni uważać. A na dzisiaj to wszystko. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę, kłaniam się Państwu nisko i do następnego odcinka. Do usłyszenia.